Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów, które są znacznie bardziej dotkliwe niż dotąd. Ale przed kierowcami jeszcze jedna zmiana. Od 17 września wejdzie w życie nowy taryfikator punktów karnych. O ile zmianie nie ulegną dopuszczalne progi punktowe, o tyle ostro w górę pójdzie ilość punktów karnych przypisywanych kierowcom za wykroczenia. Do daty granicznej za najcięższe wykroczenie można dostać 10 punktów. Po tej dacie będzie ich o połowę więcej. Drugi haczyk. Wisieć będą na koncie kierowcy nie rok, jak jest teraz, ale aż 2 lata. Trzeci haczyk. Z końcem września 2022 roku znikną kursy doszkalające, które poza podniesieniem umiejętności i wiedzy o skutkach drogowej niefrasobliwości pozwalają obniżyć niesubordynowanym kierowcom wstydliwy dorobek punktowy. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom sprzed kilku tygodni, kursy póki co odbywają się. Do 16 września można odbywać takie szkolenia redukujące 6 punktów karnych. Odbywa się to na zasadzie 2 wykładów prowadzonych przez policjanta i panią psycholog. Takie szkolenie zdejmuje z konta kierowcy 6 najstarszych punktów. Skorzystać z niego można raz na 6 miesięcy. Wystarczy do nas zadzwonić pod nasz numer telefonu, bądź skontaktować się z nami mailowo. Takie szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej, czyli uczestnik takiego szkolenia przychodzi do nas tutaj, do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i odbywa szkolenia, wypełnia stosowne dokumenty. Można też odbyć to szkolenie w formie online. Uczestnik musi wypełnić dokumenty, wniosek, klauzulę informacyjną, przesłać nam potwierdzenie opłaty i w dniu szkolenia otrzymuje link do weryfikacji z hasłem i uczestniczy w takim szkoleniu. Według nowych przepisów redukcja punktowych zdobyczy możliwa będzie po 2 latach, ale liczone one będą nie od daty otrzymania punktów karnych, lecz od daty opłacenia mandatu, który jednocześnie kierowca dostanie. I jeszcze jedno. Z dniem wejścia w życie nowych zasad widniejące na koncie punkty nie zostaną wyzerowane. Te stare znikną wprawdzie po roku, ale przy nowym taryfikatorze dobić do granicznych 20 lub 24 będzie bardzo łatwo.